Cześć kochani! Dzisiaj był nasz pierwszy raz po długiej przerwie na otwartej siłowni Smart Gym. Ten kto był, wie, że nie żałuje. Zapraszam Was oczywiście na pozostałe zajęcia, na inne kluby Smart Gym. Jesteśmy już otwarci. A dzisiaj dla Was live, dla tych osób, które jeszcze chciałyby pozostać w domu, full body workout, czyli pracuje całe ciało. Będziemy pracować na interwałach, będziemy pracować czasowo. Będą to 3 ćwiczenia naprzemiennie wykonywane z mocniejszym interwałem. Ale co ja tutaj dużo gadam do Was? Dla mnie jest najważniejsze, żebyście przygotowali obciążenie. Najlepiej ja mam siłowniane obciążenie, ale Ty przygotuj 2 butelki wody. I przyda się krzesło, sofa, łóżko, tak abyś mogła oprzeć stopę o coś, co jest mniej więcej na wysokości kolana. Czekam na Was, jeszcze chwilę poczekam z rozgrzewką. Mam nadzieję, że już pobiegliście po butelkę wody, ustawiacie właśnie swoje krzesło. Mam nadzieję, że widzicie ten uśmiech. To jest moc i siła endorfin, która mi towarzyszyła na zajęciach z Wami. O 9:00 pośladki na Smart Gym Roździeńskiego. Dziewczyny pocisnęły ostro. Zapraszam serdecznie. Ok, mam nadzieję, że już jesteście, macie przygotowane to, o co prosiłam. I teraz rozgrzeweczka, później ciśniemy. Prawa marsz. Ramiona tył. Przejdź do drugiego.
drugie kolano. Zatrzymaj, przysiadaj. Pojedynczo. Cztery, trzy, dwa i trzy puls. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dół, dół, dół. Cztery, trzy. Dwa. Łokcie rozpychają kolana. Stań szerzej. Palce stóp mocno na zewnątrz. Klatka otwarta. Plecy proste. Staraj się wypchnąć klatkę piersiową do przodu. Pobujaj. Przechodzimy do podporu. Ciało tworzy jedną linię. Dłonie pod barkami. Pośladki nisko. Prawa noga przód. Do dłoni. I prawa ręka pracuje. Nisko łokieć, góra ręka. Cztery. Trzy. Dwa. Otwórz prawą dłoń przy prawym bucie, lewa ręka góra. Cztery, trzy, dwa, zamiana nóg. Lewa ręka pracuje, łokieć nisko i góra. Hop. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Ok, odłóż lewą dłoń przy bucie, prawa ręka góra. Cztery, trzy, dwa. Dłoń na podłogę, obie nogi z tyłu. Wracamy do podporu. I dłonie idą po podłodze do stóp. Kręg po kręgu góra. Ramiona tył. Cztery, trzy, dwa. Kręgoki wdech nosem i wydech ustami. Raz jeszcze.
jeszcze. Ostatni. Okej, kochani, jesteśmy po rozgrzewce. Łyczek wody, już wam mówię, co robimy.
tuż, tuż. Wyżej kolana, nie odpuszczaj. Ok, obciążenie w dwie ręce. Ciśnij. Pamiętaj o rękach. Złapaliście oddech? Kochani, pierwsze ćwiczenie z dwóch. Dzień dobry.
uszami. Łokcie szeroko, szeroko, łopatki złączone. I kochani, schodzimy w dół. Jak najniżej u góry napinasz, dopinasz pośladek. Rotujesz delikatnie biodra i w dół. Ładnie kłaniasz się żonie, mężowi, dzieciom. W moją stronę też się możesz kłaniać, ja w twoją będę. To jest twoja jedynka. Dwójka to jest brzuch. Łokieć idzie do kolana, noga, która znajduje się nad podłogą, jest prosta. Palce zadarte, pięta w dole. Zamieniasz. Chciałabym, żebyś się nie spieszył, nie spieszyła. Wykonuj to technicznie dobrze. To nie ma tak wyglądać. To nie jest to ćwiczenie. Wyciągnij nogę i zamień ją w powietrzu nad matą. Jaki jest twój interwał? Klasyczny bieg, ale szybki. Czyli pospieszasz delikatnie, ręce pracują nisko, nisko biodrami, w dole stopy mocno przebierają. Okej. Jeszcze chwila odpoczynku. Sekund pracy. Dzień dobry. Interwał, brzuch, interwał. Pięć sekund. Łokcie szeroko. Stopy na szerokość naszych ramion. I go. Dopnij poślad. Tak jest. Łokcie szeroko. Nogi proste w kolanach. Pracuję mocno pośladek. Cała tylna taśma. Tak jest. Łopatki włączone. Ok. Biegniesz razem ze mną. 5 sekund. Dawaj. Szybciej stopami. Co tak wolno? Ciśnij, ciśnij. Zupełnie prosta nad podłogą. Łokieć dotyka kolana. Interwał.
wyszłaś. Jest jakiś powód? Dawaj! Pamiętaj, że głowa jest na przedłużeniu kręgosłupa. Nie patrz przed siebie. Schodzisz w dół, patrz w podłogę. Dopinaj cały czas poślad w górę. Pamiętaj, łokieć idzie do kolana. 5 sekund. Wasza jedynka popracuje zarówno brzuch, jak i nasza klatka piersiowa
rączki. Wiem, nie lubicie podporów, nie lubicie ćwiczeń z rękoma, ale to jest full body workout. Nie unikniecie tego. Szczególnie na moich zajęciach, nawet jeśli to jest sam brzuch, to podpory, deski, to standard. Ok. Kochani, ustawiamy się do wysokiego podporu, dłonie pod barkami, kolano do zewnątrz, raz prawe, ładna bombeczka, wąska, wnosisz się i lewe kolano do zewnątrz, pompeczka, wnosisz się, prawe, pompeczka, lewe. Brzuch wciągnięty, ciało w jednej linii, głowa na przedłużeniu kręgosłupa i pięknie spięty brzuch, pięknie pracują skosy, pięknie pracuje napięty pośladek, mocne uda, ale to już za chwilę sprawdzicie sami. To jest wasza jedynka. Dwójka. Prosiłam was o krzesło. Postaw wierzch stopy na samym brzegu krzesła, sofy, łóżka, co tam kurczę masz, tak żebyś miał możliwość oprzeć wierzch stopy. Ustaw się troszkę dalej, drugą nogą do przodu, tak aby schodząc kolano nie wystawało poza palce stóp. Schodzisz w dół kolanem, ale nie tylko w dół, pionowo, ale bliżej do stepu, do twojego krzesła. Czyli dół i u góry dopinasz ładnie poślad. Kochani, jeśli nie macie możliwości ustawienia krzesła, po prostu rób za krok do tyłu. Stopa cały czas, nie zmieniamy nogi, stopa cały czas na palcach, dół, góra, dopięcie po śladkach. Ok, co będzie waszym interwałem? Co będzie waszym interwałem? Najzwyklejszy, zwykły pajac. Ale chciałabym, żebyście go robili nie rozgrzewkowo, czyli nie na palcach, bo przeważnie skaczemy tak, że mamy piętę w górze. Chciałabym, żebyście skakali na pełnej stopie, tak aby pięta dotknęła, tak aby pięta wbiła się w podłogę. Czyli hop, mocno stopy osadzone w podłodze, kolana na zewnątrz, mocno pracujemy nogami, czyli hop, hop. Mamy to? To jest twój interwał. Pamiętasz, co było pierwsze? Pompka naprzemienna ze skosami do boku. Później masz interwał, czyli pajac z piętami w dół. I później stopa na podwyższeniu i przysiad bułgarski. Jeśli nie masz możliwości, raz jeszcze powtórzę. Za krok u noga i dół. Z napięciem poślada. Kochani, 45 sekund pracujemy. Wiem, że już jesteście gotowi, odpoczęliście tak jak ja. Nisko, klatka piersiowa, staraj się kolano
kierować mocno na zewnątrz. Interwał, czyli pajac. Pamiętajcie, że pięta ma być wbita w podłogę. Ok, go. Kolana mocno na zewnątrz. Go!
10 sekund. Ostatni interwał. Jesteśmy po trzecim bloku. Jeszcze nam jeden został. Odpoczywamy, łapiemy oddech. Kochani, skrócę troszkę czas. Popracujemy 30 sekund. Ćwiczenia zostają bez zmian, czyli będą dwa ćwiczenia przeplatane jednym interwałem. Już czas zmniejszę. Ok. Zostaje 8 rund. Jedynka to będzie sit-up z wypchnięciem bioder w górę, czyli dłonie są, ręce są za głową, podnosimy się, dotykamy podłogi, kładziemy się, unosimy biodra w górę z pełnym napięciem pośladku, odkładasz i dotykasz podłogi. Przy stopach unosisz biodra w górę. To jest twoja jedynka. Dwójka. Deska boczna z pulsem. Jeśli dasz radę, jeśli nie, to trzymasz. Tylko trzymasz. Czyli łokieć pod barkiem, stopa na stopie. Bądź tuż przed, ale ustaw się równiutko, żeby ciało było w jednej linii. Dłoń na biodrze, bądź uniesiona w górę i pulsujesz drobnym pulsem. Jeśli nie masz siły, to trzymasz tylko i wyłącznie deskę. Jeśli braknie ci siły, totalnie ci braknie siły, oprzyj nogę o kolano i wykonuj drobny puls w ten sposób. Okay. Czyli mamy dwa ćwiczenia, sit-up z wypchnięciem bioder w górę, deska boczna. A co będzie twoim interwałem? Mocno, mocno wbij stopy w podłogę i box, ale od dołu mocne uderzenia, mocno spięty brzuch. Jeśli masz chęć, możesz wziąć dwie butelki, dwa obciążenia i dodatkowo dociążyć ręce. Ok, mamy to. Sit-up, deska boczna i box. Od dołu 30 sekund pracy, tylko 30, więc daj z siebie wszystko. Włączę czas. Sit-upy z biodrami. Go! Staraj się, aby stopy nie odrywały się od podłogi. W momencie, kiedy się podnosisz.
przerwał. Znowu bite stopy w podłogę. Otwórz klatkę piersiową i od dołu. Ciśnij. Ciało tworzy jedną linię. Plecy nie są okrągłe. Otwórz klatkę piersiową. Łokieć pod barkiem. Uśmiech na twarzy. Interwał. Połowa czasu. Okej. Okay. Kochani, ostatniego interwału już nie robimy, bo nie zdążymy się rozciągnąć. Połóż się na plecach. Obie nogi w górę, stopy zatarte, paluszki zatarte na siebie. Otwórz lewą na podłogę, prawa zostaje w górze. Palce do sufitu, naprzemiennie spięto. Wierzę, że wykonałaś trening cały ze mną. A w poniedziałek będziesz u nas na zajęciach. Już w klubie. Zapraszam Cię serdecznie, zamiana nóg.
Ok, odwróć się na brzuch. Przyciągnij stopę do pośladka. Kolano blisko kolana. Zamiana.